Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo, 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 bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Cóż mogę wam rzec, poza tym iż jestem niezmiernie ciekaw tego, co kryje się w prawdopodobnie kolejnej misji fabularnej, która czeka na nas ukryta pod tym ważnym side-upem, aby skontaktować z Emerickiem, ponieważ poprzednio, kiedy dotarliśmy do tych ruin, musieliśmy zmierzyć się z Quiet. Finalnie witam się z moim śmigłowcem. Tutaj gościa zgarnąłem, który tutaj stał. No, mimo fajne statystyki, jeśli dobrze pamiętam, chyba na A++, na mi dwie. Więc był to, no, dość spory, dość fajny koleś. Tutaj coś się odblokowało. Jest co, ziomek z starej bazy do wzięcia, to się powtarza i to się też powtarza. Ale tak, właśnie, Combat Deployment. Poza nagraniem udało mi się zrobić, no, większość tego, co tutaj było dostępne, tak więc, no, póki co, myślę, mogę je powysyłać na te dłuższe misje. Tą jedną oznaczoną przez grę. O, tam jakiś blueprint dla mnie. Także spoko. Oj, 140 tysięcy hajsu! Nie mała liczba. Nie mała liczba. Ale dobra. Odłóżmy na bok cały kształt. W poprzednim odcinku, prawdopodobnie, jeśli czegoś nie pomyliłem, obejrzeliście albo przykrycie. Nie będę się. W poprzednim odcinku, jeśli nie pokręciłem czegoś, to obejrzeliście, no, obejrzał, czy tam przesłuchał. Tak, pozostałe taśmy, które do tej pory mi się odblokowały. Póki co, ja odpalam odprawę i lecimy wykonać kolejną misję, która, jeśli dobrze tutaj rozumiem, będzie wymagała ode mnie pozbyć się jakichś ciężkich pojazdów. A jest to tyle fajne, że dzięki rozwiniętemu systemowi Fulton po zgarnięciu Malaka, misji fabularnej, będę mógł po prostu podkraść się do takowych i je zabrać do bazy. Tak więc wysłuchajmy odprawy i lecimy z misji. Boss, the rebel guerrillas are launching an offensive against the Soviets. Our job is to eliminate as much as we can of the Soviet mechanized unit that will come in as reinforcements. The more vehicles you can take out, the higher our pay will be. But the mission's a failure if you can't manage to eliminate a single one. A race against the clock, with plenty of targets to choose from. Show me your best stuff, boss. No dobra. Mission accepted. No, podejrzewam, że przy tych barakach, albo przy tym mogą się takowe pojawić. Teraz gdzie by zacząć? Spróbujmy przy tych barakach zacząć. Tylko tak, jako iż są to po pierwsze pojazdy, a po drugie zapewne. Nie rozgrzałem, gadane. Zapewne będą to pojazdy opancerzone. No, dobra, może nie opancerzone, ale będą po prostu pojazdy, no to widok niestety mi się tak średnio przyda. Więc wezmę sobie kunia, z którym mam już prawie maksymalny poziom więzi. Czemu coś? Tak, stworzyłem mu lepszy. Więc załóżmy go. Proszę, taki ochronny strój, żeby kuń za szybko nie padł. Oczywiście on raczej nie może zginąć, ale za szybko też nie padł. Nagle będzie ginął. Strasznie ziewam normalnie, to jest masakra. Charakter, co się... O proszę! Zobaczmy, Snake ma wszystko na A++. O kurde, ja serio mogę jakiegoś losowego ziomka? Ale tylko kolesia? Czy mogę też babką na przykład zagrać?
Na razie z tego co widzę, to samych facetów tutaj mam. Ale nie, raczej jeśli by jakąś kobietę przypisał, to dałoby się ją zagrać. Ty po prostu chyba nie mam żadnej kobiety w tym oddziale. No dobra, ale nie, na razie to gramy Snake'iem ciągle, ale to trzeba będzie wypróbować przecież później. Tutaj na głowie ciągle nic nie mam. Jeśli mnie pani zmyli, to sobie coś do łapy wyprodukowałem, jakieś pasywki. Więc sprawdzę. Czy tak nie primary, to secondary weapons. A, ulepszyłem mobilność i precyzję. Dobra. Ja naprawdę, ja wydałem na to 100 tysięcy, nie? Kiedy było niezbędne i w sumie jest na to. O tyle zabawne jest to, że ja mam tę rękę ciągle, a rzadko wykorzystuję to wiecie, to naładowanie. Zypnięcie guściowi i pupeczka. Bo do szczęścia albo opłaca się, wiecie, wody się tego przesłuchać, albo go... na glebę od razu przytegować. Nie, ja nie chcę niczego tutaj anulować. Chcę też mógł sobie wziąć jakiś pojazd po prostu, nie? O, na przykład tutaj. Ten pojazd. O, pod jeden z tych czołgów, które zgarnęliśmy w jednej z poprzednich misji. No ale w sumie, jeśli chcemy to zrobić w miarę po cichu, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe w tej misji, no to pójdźmy może tylko z koniem. No, zresztą wiadomo, jak będę chciał sobie to tuningować na lepsze timingi, więcej kasy z tego miejsca, to będę to przechodził na własną rękę. Co tam dla mnie masz, bro? Epizod 9. Wsparcie. Pytanie. Back down jako wsparcie zdjęte, czy wsparcie się wycofuje? Proszę, widzę, zaraz obok mam jakiś pojazd z garnięcia. Aha, okej, okay, dobra, tu jest co? Tutaj coś jedzie, ma trasę i... A, i wyjeżdża poza. A to? Co stoi? Dobra. Spróbujmy dorwać na tego, powiecie, jeśli... Zajmie to wystarczająco krótko. Ile mam? 15 minut, żeby się tych wszystkich tych pozbyć. Dobra, no jedno póki co tam cały czas tylko stoi, nie? To tylko jedzie na razie. Myślę, że to powinno być taki dla mnie dość duży priorytet. Właśnie. Jakby to... Co się powiecie, jeśli będę wystarczająco blisko, to mogę wystrzelić na przykład ze snajperki. I on wtedy kierujący tym pojazdem powinien się na chwilę zatrzymać, a to daje mi szansę zeskoczyć z konia i podczepić Fultona pod ten pojazd. Tylko, że oczywiście pytanie, czym w ogóle jest ten pojazd. Bo pytanie, czy to jest czołg, czy to jest ten taki... strzelę rakietami z tego? Super, i drugi też zaczął się ruszyć. Zajebiście. Ale nie, tam jest chyba czołg. Dobra, ten drugi. A, ten drugi po podobnej trasie jest. Spoko. Dobra, omijmy cały ten posterunek, bo naprawdę ostatnie, na co ma teraz ochotę, to się bawić w przyjmowanie posterunku. No nie, tutaj mamy zwykły czołg. Dobra, wybierzesz sobie sniperę, ale... Sniperę proszę. Myślę sniperkę. Dobra, czy ja tu... Jezu, ale się zląkłem, że mi koń zaraz padnie. Udało się? O, fuck me! Udało się mi to jeszcze perfekcji spieprzyć. Ty, dawaj. No tak, teraz się nie zatrzyma, bo mnie widzi.
niego, czy nie? W ogóle ja biegnę piechotą za czołgiem i go doganiam, to jest XD. No patrzcie na to, widzicie to? To zachodzi o realizm normalnie. Goniec buta, czołg, jestem ile? 12 metrów za nim, a najlepsze jest to, że ta odległość powoli maleje. Albo bynajmniej jest w podobnej odległości jestem ciągle. I ten czołg nie umie mnie w ogóle... No dobra, teraz mnie leciutko wyprzedził. O, ale proszę, tyle było z tego wyprzedzania. O, o, dawaj, po kancie i jestem 7 metrów od niego. Patrzcie, jakie to jest XD. Proszę, o, dobra, ten teraz... Teraz trochę leci ten. Dobra, jakby nie, on się nie zatrzyma, nie, tak jest bez sensu. Dobra, od checkpointa proszę. Kurde... Nie przemyślałem tego do końca, w sensie mogłem najpierw podjechać bliżej, potem strzelić. O Jezus, na początku misji w ogóle jest. No, że wiesz, stary, ty chcesz, żebym mnie rozpieprzył, a ja tam ją wolę po bazę zabrać. Bo nawet w przypadku tego czołgu, ja wydam 10 tysięcy, aby go wziąć do bazy. A za 10 razy tyle mogę ten czołg sprzedać. Więc, no, rozwalanie go jest trochę not worth dla mnie. Ja się przygotowuję tutaj... ...sniperę. Czekaj. Bo tak mniej więcej przy około 100 metrów już te strzały są słyszalne ze snajperki. To teraz pytanie, czy on już jest na posterunku? Tak, jest na posterunku, no to nie. Na razie opuszczamy. No, kunik, obejdź ten, no obejdź ten kamień i kierwaleć. A nie się zatrzymujesz. Dobra, na szczęście nie spowolił mi to aż tak. Nie, tylko ten gość tam zaraz zauważył. Na szczęście nie. Dobra, jestem 40 poniżej metrów. Dobra, schodzę z konia. Kucki. Ej, no ty se żartujesz chyba teraz. Jak on mnie zauważył? Okay, 1 na 7. Co? Nie, wait a minute, czekaj chwilę, pokaż mi to. O! Okej, okay. Czyli tak to będzie działać. Czyli tam po prostu mi kolejne trasy wskakiwały na mapę. Dobra, zobaczmy, jak tamten jedzie. Okay, jedzie stąd. Aha, na tę samą trasę jedzie tu. No to okej, okay, no to jeśli będę miał to po drodze, będę mógł poczekać na tamtego. Ja nie wiem, jak tę misję można przejść. Znaczy, okej. Okay. Nie wiem jak. Kojima nie bez powodu stworzył tę misję w taki sposób, żeby dało się pewnie każdą przejść, będąc totalnie niewykrytym. Co nie zmienia faktu, że dla mnie chwilowo jest to może nie tyle abstrakcyjne, co troszeczkę niewykonalne. Dobra, na ziemię. Dobra, tamci nie powinni się niczym zainteresować. Ten poczekał, powtarzam operację, nie? Czekamy, aż gościu przejedzie. Następuje wystrzał. No chyba, że mu strzelę prosto w opony. Nie ma. Kompletnie koło chuja mi lata ta 10 punktów heroiny. Helia, bła. O! Ale gdzie? O, dziękuję. Dobra, jak on jedzie. Okay. Ten za chwilę by mnie zauważył. Oj, oj, o właśnie, o tym pojeździe mówiłem wcześniej.
O Jezu, oj, ale by wystrzał mi z tej broni zabolał w tym momencie, jakbym wystrzelił w sterunku. Czy się zatrzymał? No, troszkę zwolnił, ale jedzie dalej przez posterunek, no i to jest ten problem. Czy tam przez punkt kontrolny, bo w sumie nie, bo posterunki to są bardziej te większe rzeczy, jak właśnie ten na przykład Fort Desmassy La Man, czy ten punkt kontrolny, gdzie Malaka uratowaliśmy, a to jest bez taki checkpoint, nie? O Jezus Maria, prawie na pysk mu wyskoczyłem. Co? A, no. No. Fuck! Dobra, szybka zmiana broni. I zdejmijmy tłumik, bo jest tutaj zbędny. Po oponach. Jak hit z tej... A, dobra, bo jakbyś ten plecak trafił, spoko. Kurde, dawaj, bo chcę popony. Zajebiście, chcę popona, a trafiam gdzie? Oczywiście nie tam, gdzie powinienem. Dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo po trochu się zbliżamy do tego pojazdu. A, i wejdę, biecz. Dobra, koń, chodź do mnie. Potrzebuję cię, żeby się do niego zbliżyć. Kurde, powoli zbliżamy się do tego pojazdu z więźniem, a to trochę mi nie leży. Jeśli mam być szczery. 500 metrów. Oj nie. Kurwa, w opony! Już? Wiem? Ja nie wiem. Nie, na biletni chyba nie. Ja w tecie, nie wiem, czy z nim widziałem, go trafią nawet. Ewidentnie, znaczy, jeśli trafią, to ewidentnie nie tam, gdzie bym chciał. Zbić się na krzywy ryj, to jest naprawdę bardzo zły pomysł. No, między innymi dlatego. Przejeżdża obok. Czy to zatrzyma? Nie, on przejeżdża. Nie. Tak czy nie? Dobra, Zoja, przymknij paszczę. Nie, on tam wjeżdża do środka. Jezus Maria, to jeszcze gorzej. Świetnie, rozwalone. Dobra, nie, wiesz co, jebać cię. Dobra, gdzieś się muszę tutaj przyczaić na chwilę, zobaczyć te trasy tego pojazdu teraz. Tego to po pierwsze, a po drugie tamtego. Dobra, o, czekaj, jeden jedzie w tym kierunku, a drugi? A drugi idzie w totalnie przeciwnym. Jesus, mać. Czy nie, no tego już nie dogoni, nie ma bata. Jakby miał na przykład bazukę, albo gdyby ten pieprzony karabin trafiał w cholerne opony, tak jak chciałem, gdybym go spowolnił, to może byłbym w stanie go zgarnąć. Ale niestety chwilowo nie jestem w stanie. Nawet nie jestem w stanie go teraz dogonić, zwłaszcza, że jadę w przeciwnym kierunku. Dobra, tutaj jadę za tym, to tego jestem w stanie dogonić. Nawet jestem w stanie ustrzelić kierowcę z usypiacza. Jeśli to jest ten pojazd na cztery koła. To taka najprostsza ciężaróweczka. Plus, nie wiem, czy nie, za chwilę nie walnie burza piaskowa. Jeśli tak, no to powinno to sprawić, że oni na chwilę zwolnią. No okej, tak też może być. O wow, to mi się udało. Okej, nie, dlaczego mi trigger nie działał przez chwilę? Nie? Zeskakujemy. Wygląda z tymi ziomkami. No to. Ciebie, ziomeczku. Pakujemy. Nie, pakujemy cię najpierw do środeczka. Dobra, ten. Nie, ten już jest prawie na granicy. No nie. No to zobaczcie, co się stanie. Co, wyjechał. No jeszcze z mapy nie znikną, ale pewnie zaraz się dostanie.
poziomek. Lecisz do bazy naszej. Właśnie. Czy on z tamtego posterunku jedzie teraz do góry? Coś jajasy robicie? No jedzie, tak? W górę. Kolejny. No! Czy to jest jakiś żart? No nie wiem, jak na skróty przejechać. Kurde, jestem kompletnie niewyposażony do tej misji. O, tu jeszcze jest jeden z tych ziomeczków. Chyba. O, w ogóle staranowałem typa konim, jeszcze zarąbałem mu amunicję. Da się? Da się. Chyba. O ty gnoju! Gleba! Kuń! Kuń, wstań! Dobrze, na szczęście tylko stuna złapał. No. Bigłos, na konia! Zostaw tych kolesi. Dobra, jak to wygląda? No nie ma bata, nie dogonię tego pojazdu. Dobra. No jestem w stanie rozwalić już tylko tego, bo do tamtego nie ma batwać, że... No właśnie. Ja nie wiem, czy on przez to, że ja się dałem wykryć blisko tego posterunku, czy on nie wie, czy nie wcisnął sobie bardziej gazu w podłogę. W ogóle mnie to nie zdziwiłeś, mam być szczery. Pięknie. Nie? Tak, ten zaraz podjedzie. Dobra, nie do końca tego oczekiwałem. O kurde! Ej, to jest dobra taktyka na zatrzymanie gościa. Uśpić typów? Zostawić ich, wtedy wiecie, on podchodzi, musi się zatrzymać, zatrąbić. Dobre. Gida! Fulton! Fultonuj! Dziękować. A ja sam teraz wypierdalać. Co jest? Co to było? Czekaj, przed chwilą trafił. Co jest? O, tu jeszcze jakiś jedzie do mnie! Pięknie, pięknie. Dobra, mamy jakieś nowe cele misji? Sprawdźmy. Nie. No dzięki, stary, nie zauważyłem. Co jest, mam dwa pojazdy oznaczone w tym cudzie. A bo tu jeszcze dwa jadą, o shit. Czekaj, jeden jedzie tu. Dobra, teraz pytanie, czy ja chcę na niego czekać? No bo on na bank tędy przejedzie, no to jest bardziej niż pewne. Dobra, 2,5 minuty. Wjeżdżają tutaj, jest duża szansa, że one się tu pojawią. Na bank ten zdąży się tu pojawić. Pojedzie jakoś tędy, no i się tutaj... Czekaj, gdzie jest? Oj, w kompletnie nie tym miejscu, gdzie powinienem być. Most tutaj. A oni się tam powinni mniej więcej zbiec. Dobra, 2 minuty. Też właśnie... No dzięki, widzę na zegarku, stary, że mam jeszcze 2 minuty. Dobra, 300 metrów, jak on jedzie?
Ale on jedzie tędy! O Jezus Maria! Ty czekaj, jak mam to ustawić teraz? W sensie, jak ja nie bym sobie ich pozabierał, nie? Przecież ja mam jakieś te? Nie, no nie mam. Teraz mi się DJ przydał. Co ty mi na kunia będziesz warczał? Chuju? Dobra, chleba. Dawaj, bierz, strzał. Dobrze. O, ale zajebista broń, poproszę. Hello. Ty, weź mnie w kurwie, dobra, ziome? Dobra, trudno. Ty, what? Gdzie oni są? O Jezus! Po drugiej stronie kompletnie! Czy to się uda? Dawaj! Szybko na konia. Mam pół minuty. Chociażby, żeby ich zniszczyć. What? Holy shit, bo! Co to jest za broń? Zajebiście. Okej, no jeden wybuchł. Ty, to jest auto namierzalne! Nie, to byłoby auto namierzalne. A nie, muszę przytrzymać po prostu, o Jezu! Trafiłem? Tak. Ha! Zajebiście! No i dobra, jest koniec operacji, co? Zaraz ze snipyrkę to wyminie, dobra. No i co, po prostu? Śmigłowiec i spieprzamy, tak? No tak, no dobra. To jest najbliżej. W ogóle ulepszymy sobie śmigłowiec. Chyba na trzeci poziom. Czyli na drugi albo na trzeci poziom. Mam teraz dyspacz. Ja to zabieram ze sobą. W sensie, bo dalej nie jestem pewien, czy mi zaliczyło tę poprzednią broń, którą zabrałem do bazy jako... Wiecie, rozłożoną na części i złożoną z powrotem w całość. I że to jest darmowe. Bo jeśli ja to mogę dostać za darmo, no to hej, why not? Dobra, obczajmy w sumie co ta broń. Tak, zanim ten gość tutaj doleci. To jest nie jest supera. Nazwijmy sobie konia tak na... Po prostu, żeby był koło nas. Takie cele misji, co tam było. To jakiś challenge wykonaliśmy. Ha, ekstrakcja plutonem ludzi, spoko. 747 tysięcy. Spoko. Zawsze trochę hajsu już lubię. Dobra, się jedno wykonało, no to poślijmy tutaj na to. Jezus, mnie tak... Ja potem będę tak usuwania tych ludzi, którzy mają day air, że to jest po prostu masakryczne. Tutaj kolejna, o 140 tysięcy za to, o C, ja już... Ja już nawet przy B się waham, czy ludzi zabierać. Już wolałbym w A celować, no ale... Jestem jeszcze chyba za wcześnie w poziomie, żeby wystosować same A. Teraz mamy encyklopedii. Co się tutaj odblokowało? Nie? A, jakaś roślinka nowa. Dobra. W dokumentach to pewnie ten schemat. Tak jest. Submachine... Ouuu, submachine gun! Fajnie. Ciekawe, czy jest śmiertelny, czy non-lethal. Jak jest non-lethal, to bym go z chęcią zabrał. Dobra. Wracamy do bazy. Mam szczerą nadzieję, że zabierzemy ze sobą tę broń. Zostajemy ją za Friko. Okej. Okay. Zabezpiecz broń, którą transportuje ciężarówka. No dobra, no. Mamy tę broń.
z jedną możliwością wystrzału właściwie, nie z jednym pociskiem. Bo jeden wystrzał to jest chyba 5 pocisków, jeśli dobrze zauważyłem. I nawet nie chcę wiedzieć, ile to coś musi ważyć, nie? No, trochę tych pojazdów zgarnąłem. Ej, wyobraźcie sobie zrobić tę misję totalnie bez wykrycia. O, padało. Mission complete. That was rough. Thanks for getting us through it. Czemu E? I czemu jest 19 godzin? Tak? Nie. Tak czy nie? Nie, dobra, nie, 19 minut. Wait a fucking minute, dlaczego za 19 minut misji ja dostaję E? Jakby co, jest wielce powiedziane tylko, że mam wszystko rozpieprzyć w drobny mak? No bo jak tak, to sorry, ale ja nie widzę możliwości zrobienia tego na stealthie. W sensie, no, okej. Może nie tyle na stealthie, bo na stealthie dałoby się to zrobić, ale nie widzę możliwości zrobienia tego bez zabijania. Bo jakby wysadzając w powietrze wszystkie te nasze cele, no de facto zabijamy też ich pilotów, no a ciężko się z tego wytłumaczyć, nie? Ja pierdzielę, jak to po prostu bez sensu było teraz. Aha, 15 heroizmu mi wpadło. Dzięki. No, raport jakiś. A, z tego żołnierza pewnie sobie zgarnąłem. O, Electrospinning Specialist. Zajebiście. Jest jeszcze ktoś tam. To nie ci piloci właśnie, tych pojazdów. Czy tam kierowcy właściwie, nie piloci. No i dobra. Scientist Emmerich wants us to find him so he can defect. He should be inside Serac power plant. Make contact with him. No, to jest mój plan na kolejny odcinek, no bo w tym odcinku już nie bardzo mam co robić. Znaczy wróć, w ogóle nie mam misji do wykonywania. Jest co? Pojmij legendarnego brązowego niedźwiedzia. O, nawet mam obok tego. Ja może dałoby się tutaj jednak przejść? Znaczy, okej, no na pewno mogę tu przyjść z buta, nie? Mogę pewnie przejść tutaj jakoś. Cyk. Ej, wiecie co? Zastanawia mnie teraz ten quest. Dobra, ja to lecę wykonać, bo i tak muszę się udać w kierunku tego. Całej placówki, tej elektrowni, bo muszę udać się na własną rękę, no bo nie mam nigdzie w pobliżu lądowiska, najbliższe jest w tym miejscu. Więc pójdę tutaj, my się widzimy w tym miejscu gdzieś, a ja spróbuję ogarnąć tego niedźwiedzia. No, przynajmniej go znaleźć. A już upolować z wami. Dobra, w sumie... A bo dobra, to sprawdzę po nagraniu, czy się to udało. No więc tak, ja potwierdzam misję, tylko jest sobie jeszcze ziomka na naszego pieseła właśnie. Też muszę trochę pocisnąć fabułę. W sensie, ogarnąłem... O, proszę bardzo, jest... Co? Bark. To jest chyba nowe, tego nie było. U pieseła. Ogarnąłem, że mniej więcej około 14-15 misji fabularnej Quiet będzie mogła do nas dołączyć jako właśnie nasz ziomek. Jako nasz pomocnik, powiedzmy. Na misję i nie powiem, czekam na to z utęsknieniem, ale nie robię misji fabularnych bez was, no bo jaki tego sens. Tak więc dobra, jest ogarnięty, pojazdu nie potrzebuję, typa też nie chcę zmieniać. No dobra, ja tam lecę, jak się nie będzie dało przejść, no to po prostu wrócę do bazy, poprawię morale i widzimy się gdzieś w okolicy. Ale więc tyle, do usłyszenia. Cześć!